Kochani, w Psalmie 78 jest taki tekst. Lecz Pan ocknął się jakby ze snu, jak bojownik, który sobie podochodził widem. No właśnie. Uderzył na tyły wrogów swoich i okrył ich wieczną hańbą. Zgardził namiotem Józefa, a plemienia Efraima nie wybrał, lecz wybrał plemię Judy i górę Syjon, którą miłuje. Zbudował świątynię swoją na wysokie, jak wysokie niebo, jak ziemię, którą ugruntował na wieki. Wybrał Dawida, sługę swego, powołał go do trzód owiec. Przywiódł go do owiec karmiących, aby pasł Jakuba lud jego i Izraela, dzieci swojego. I on pasł ich w prawości serca swego i prowadził ich rozsądnie ręką swoją. To jest o przebudzeniu. Słowo Boże mówi, że Bóg się przebudził. Wiecie, co to, jak to się ma do dzisiejszych czasów? Bóg nie śpi, to nie On się ma budzić. Tu jest napisane, Pan się przebudził. Co to oznacza? To oznacza, że ciało Chrystusa budzi się. Budzi się ciało Chrystusa. Czy wiecie, że jesteśmy częścią przebudzenia? Jesteśmy częścią przebudzenia. Jesteśmy częścią przebudzenia. Nie ludźmi oczekującymi przebudzenia. Kiedy będziesz patrzył w lustro, musisz zrozumieć, że jesteś częścią przebudzenia. To przebudzenie jest. Tutaj jest napisane, że Pan ocknął się jakby ze snu. Chodzi o to, że to się dzieje teraz. Ty jesteś częścią przebudzenia. Ty nie czekasz na przebudzenie. Ty musisz siebie określić jako przebudzonego człowieka i jako część globalnego przebudzenia. To od ciebie to przebudzenie się będzie rozchodzić. Ono już się rozchodzi i będzie rozchodzić się coraz bardziej. Wiecie, dlaczego o tym wam mówię? Bo kończymy jakiś etap gdzieś i zaczynamy jakiś kolejny zawsze, bez względu na to, że ten kalendarz jest świecki czy nieświecki, coś się kończy i coś się zaczyna. Jesteśmy ludźmi przebudzenia i kończymy jakiś etap naszego przebudzenia i zaczynamy kolejny etap naszego przebudzenia. Kiedy ty dzisiaj będziesz wielbił Boga, ja chciałbym, żebyś to robił z miejsca, w którym określisz siebie jako przebudzonego człowieka. Żebyś nigdy nie określał siebie jako człowieka oczekującego na coś. Nie oczekuj dzisiaj. Dzisiaj powiedz, Panie Boże, dziękuję Ci, że ja jestem częścią przebudzenia. Panie Boże, dziękuję Ci, że ja jestem tą potężną częścią przebudzenia. Że Ty, który się obudziłeś, tak? To jesteś ten, który się obudził we mnie. Bóg obudzony, to Ty obudzony. Spójrz tak na siebie dzisiaj, nie czekaj na nic. Nie mów, Panie, kiedy przyjdzie. Nie mów, przyjdź Duchu Święty. Nie mów tych rzeczy. Nie wołaj do Niego w ten sposób. Nie ośmieszaj się przed diabłem. Powiedz, Boże, ja jestem częścią przebudzenia. Bo skoro Bóg jest obudzony, to ja jestem obudzony. Jesteś obudzonym człowiekiem. Dowodem na to, że jesteś obudzonym człowiekiem jest to, że tutaj jesteś dzisiaj. Rozumiesz? To jest miejsce dla ludzi, którzy pragną przebudzenia w swoim życiu. W tym miejscu nie jest w stanie się ostać człowiek, który chce spać. Tu się nie da spać. Nie w tym miejscu, nie w tej służbie. Jesteś człowiekiem przebudzenia. I kiedy będziesz wielbił Boga, chcę, żebyś to dzisiaj w sobie umocnił. Nie proś, ale ogłaszaj to, kim jesteś, a przez to oddasz Mu największą chwałę. Ojcze, my wywyższamy Ciebie. Ojcze, my dziękujemy Tobie za to, że jesteśmy ludźmi przebudzenia. Ojcze, my uwielbiamy Twoje potężne imię. My czcimy Ciebie, jako Boga, który się budził w nas. Nie posłucha Cię, wraca Jezus.
ten przybudził. Wraca Jezus Pan. Thank you.
Thank you.
zmiany z Pana. Yeah.
Pokazałeś mi to, objawiłeś.
zjawiłeś mi niebo, że to mój dom. Oh.
jesteśmy zanurzeni w Tobie. Polegamy na Tobie. Miłością swą, której nikt nie wyrazi mocą słów, wypełnił.
świat. My obmywamy się teraz w Twojej drogocennej krwi. Gdzie miejsce najświętsze?
W imię Jezus, aniołowie ochrony, wzywam was teraz do niej. Usługujcie jej. Otoczcie ją kordonem w imieniu Jezusa. Łamie wszelką moc swych słów wypowiedzianych do niej przez jej Ojca. Ja to rozrywam i odcinam. Ja przeklinam wszelkie odrzucenie. Ja podważam warownie odrzucenie. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ty podły duchu, który przybyłeś do niej, kiedy miałaś 8,5 roku. Nakazuję ci, usuń się teraz. Zabieraj swoje łapy. Ja usuwam ślady tych rąk. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. W imieniu Jezusa. Ja nakładam krew Jezusa na nią. Święty Duchu, wypełniaj ją. Wypełniaj ją. Wypełniaj ją. Szaka dalisyny, religiolog. Jeżeli jest w tobie religia, czujesz, że ona jest. Jeżeli czujesz religię albo humanizm, wyjdź teraz do mnie. Duch Święty chce, abyś był wolny. Jeżeli czujesz religię albo humanizm, wyjdź. W imieniu Jezusa, demoniczne siły religii i humanizmu, wyjdź! Z naturalnym obdechem, otwórz usta. W imieniu Jezusa, wyjdź! Każda religia, wyjdź! Wyjdź! Demoniczne siły religii, demoniczne siły humanizmu, wyjdź! W imieniu Jezusa, z naturalnym obdechem, wyjdź! W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! Podłe duchy, które byłyście w faryzeuszach i saduceuszach, przypominam was, wam twarzą klęskie pod krzyżem Golgoty. W imieniu Jezusa. Nie macie żadnych praw do ludu Bożego. Otwórz usta. Wszelka religia, wszelki humanizm, won! Won! Wszelkie naleciałości religijne, won! Won! Odsuwajcie się, zabierajcie łapy z ludzi Bożych. Won! Przeklęte duchy zielonoświątkowe, przeklęte duchy baptystyczne, przeklęte duchy katolickie. W imieniu Jezusa, humanistyczne duchy, narodowościowe duchy, won! 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 W imieniu Jezusa, won! Won! Kłamliwe duchy, w imieniu Jezusa, won! Z naturalnym oddechem, zabierajcie swoje łapy z ludzi Bożych. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, judaistyczne duchy, won! Świecie się panoszycie i uznajecie siebie za własną. Won! Won! W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! Każdy podły duchu religii, każdy podły duchu humanizmu, wychodź teraz naturalnym oddechem z ludzi. Won! W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! Swoboda! 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 Niezależność od człowieka! Niezależność od systemu religijnego, niezależność od ludzkich poglądów. W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! Kimże jest człowiek? Przeszedł do lekarz! Kimże jest człowiek? Przebija jak trawa! Wakarabaka, tasa, wakarabas! Jam jest Pan! Oh.
przeklinam Ciebie. Nie pozwalam Ci wpływać na nim. Nie dopuszczaj jej. Nie wyraził mocą swoją. Słuchaj to, co mówię. Teraz przez imię Jezus wszelkie poniżenie w imieniu Jezusa w imieniu Jezusa ja pętam Cię teraz, ja wprowadzam Cię do klatki, zamykam Cię poniżenie i w tej chwili nie pozwalam Ci dotykać jej w imieniu Jezusa. Holy Spirit, put się o nią, płać poniżenie ręki na głowie. Wszelki humanizm, form, to człowiek ustanowił na tej ziemi, co nie jest zgodne z prawem Bożym, jest podszyte demoniczną siłą. Ja przeklinam każdą filozofię tego świata w niej, w imieniu Jezusa. Form, demoniczna siła, zabieraj swoje łapy z niej. W imieniu Jezusa, wszelki humanizm, wszelka religia, form. W imieniu Jezusa, fakaralala, praise the Jesus. Opuszczaj ją do końca, z naturalnym oddechem. Do końca. Holy Spirit, Jesus, zabra, praise the Jesus. Jeżeli ktoś z Was choruje, przejdź na tą stronę, na prawą stronę. Ludzie chorzy, zostańcie na prawej stronie. Ludzie zdrowi, przejdźcie na lewą stronę, na tą. Kto potrzebuje uzdrowienia, ustańcie tutaj.
Ustańcie tutaj. Osoby potrzebujące uzdrowienia. Tutaj. Jesteś chory fizycznie. Chodź tutaj do mnie. Ustań z tej strony. Aleluja. Wszystkie osoby, które potrzebują uzdrowienia. Chodźcie tutaj do mnie. Bliżej, bliżej, bliżej. Bliżej tutaj. Aleluja. Chodźcie do mnie. Chodźcie do mnie. Uzdrawiajcie mnie. Proszę. Uzdrawiajcie ich. Uwalniajcie Bożą moc. Uwalniajcie Bożą moc. Jest Ewa i Tomek pośród nas. Ewa i Tomek, szurnikowie, też chodźcie się o ludzi. Chodźcie bardzo proszę. Uzdrawiajcie ludzi. Kościele wierni w Boga, wierni w Boga.
naziem, tak? Jest twoja żona z tobą? Nie ma twojej żony. Chcę się o ciebie pomodlić. Okej? Okay. Chcesz? Pomodlić się o ciebie. Wierzę, że nie jesteś tutaj przez przypadek. Bóg będzie się przejawiał przez ciebie jeszcze bardziej. Halleluja. Szukam Santo Rosa. Duchu Święty, ja dziękuję Ci za Jego szczere serce. Ja dziękuję Ci za Jego święte słowa. Uwielbiam Cię. Modlę się, aby przyszło pomnożenie do tego, co już jest. Uwielbiam Cię. Niech przyjdzie pomnożenie do tego, co już ma. Ale udzielamy przez moc imienia Jezus. Przez moc imienia Jezus. A Ty, Duchu Święty, potwierdzaj Jego słowa i Jego czyny. Znakomicie. Potwierdzaj Jego słowa i Jego czyny. Znakomicie. Ojcze, dziękuję Ci za Jego dom. Dziękuję Ci za Jego żonę i za Jego dzieci. Ja w imieniu Jezusa Chrystusa rozwalam wszelki diabelski plan powsiadnie przeciwko Jego domowi, przeciwko Jego służbie, przeciwko Jego małżeństwu. Ja w imieniu Jezusa Chrystusa rozwalam wszelkie złe słowo, które zostało na mnie wypowiedziane. Przez moc imienia Jezus. Przez moc imienia Jezus. Przez moc imienia Jezus. Idź i służ. Do Ciebie udzielamy namaszczenie. Ojcze, po które prowadzę, gdy wciąż na Jego usta. Ojcze, to uwaga, aby finanse były siły. Ojcze, by uznawali tych przewrotnych i złych drogi Jego życia. Ojcze, w imieniu Jezusa, by ustanawiamy wszystkie prowadzenie. Do Jego służby. W imieniu Jezusa. Miłością swą, której nikt nie wyrazi mocą słów, wypełniłeś życie me, Jeszua. Błogosławię Ciebie. W dniu, gdy świat wkroczyłeś mój, swoją krwią obmyłeś mnie, wypełniłeś życie swym, Jeszua.
którzy są ewangelistami. Ja w imieniu Jezusa teraz uwalniam namaszczenie wobec tych ludzi, Ojcze. Niech to, co mają do tej pory, będzie pomnożone, Ojcze. Ojcze, niech pomnażają się manifestacje darów Twoich, Duchu Święty. Ja mówię jeszcze prostszy przekaz. Ja ustanawiam jeszcze większą odwagę. Ja wzbudzam jeszcze silniejszy gniew przeciwko diabelskim działaniom tutaj na ziemi. Ja ustanawiam bezkompromisowe poselstwo. Alleluja! Alleluja! Bardzo dobrze. Bezkompromisowe poselstwo. Ojcze, ja modlę się o ochronę dla nich. Ja modlę się o zasobność finansową. Zasobność finansowa, Ojcze. Zasobność finansowa! Dla każdego ewangelisty na tym miejscu. W imieniu Jezusa. A człowieka, który kłosi, ja ustanawiam, że kociem jest robotnik zapłaty swojej. Kociem jest robotnik zapłaty swojej. Pysk, łucącym wołom, ja teraz Ciebie przyjmę.
będzie miała ani ciszy, ani powietrzność. Jezusa krew. Habara na serce, bo Jezus. Ani ciszy, ani powietrzność. Porzuć wszelką troskę teraz. Zrzuć na Niego każdą troskę. Rzecz się dobre. Strach przed rzeczami złymi. Zrzuć teraz na Niego swoim wyznaniem. Powiedz tatusiu, nie martwi się o nic. Powiedz, że nie martwisz się o nic. Powiedz, że diabeł zwisa ci pobiegła. Powiedz, tato, diabeł nie wisi kalafiorem. Tak powiedz. Zrzuć na niego wszelką porażkę. Zrzuć wszelką porażkę. Wszelką troskę o swoją służbę zrzuć na niego. O swoje małżeństwo, macierzyństwo, ojcostwo. Zrzuć na niego. Jesteś wolnym człowiekiem. Wolnym człowiekiem. Hakara, sakara, darada, sekera, darada, krajst. Nie definiuje cię służba. Nie definiuje cię sukces ani porażka. Definiuje cię to, że oddałeś życie Chrystusowi. Jesteś po dobrej stronie mocy. Dla innych Bóg jest zabójcą, ale nie dla ciebie. Jedni pójdą do piekła, ale nie ty. Nigdy nie pójdziesz do piekła. Nigdy nie pójdziesz do piekła. Ojcze, przyjmujemy od ciebie jeszcze więcej siły. Do tego, aby innych ludzi wyciągać z tego miejsca, w którym są dzisiaj. I przeprowadzać ich do miejsca, w którym my jesteśmy. Halleluja. 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 Hola sakra nerecie. Wszelki stres, ja przyklinam cię teraz, nakazuję cię odejść od ludzi. Wszelki stres odchodź teraz od ciała, od każdej komórki, w imieniu Jezusa. Wszelki stres odchodź, w imieniu Jezusa. Kortyzol, wyrównuj się teraz w tkankach. Wszelka nieczystość, opuszczaj tkanki, w imieniu Jezusa. Wszelka toksyna, opuszczaj ciało, teraz. W imieniu Jezusa, swoboda, swoboda. Wszelkie napięcie w mięśniach, fol. W imieniu Jezusa, wszelki stres odchodzisz teraz, od głowy do stóp. Teraz. W imieniu Jezusa. Uri pide kide lare lere dere loro loro ore mani. E ne hai le cara la prela la venire si. E barato lare che ne nanina se la vira. Uri pide se na la hera barato ni. E non me nanina e ne rete chiede di dove te ci dare le cara. Wszelka myśl, która przeciwstawiasz się poznaniu Boga, milcz. Spokój w umysłie. Ja ustanawiam w imieniu Jezusa manifestację Bożego pokoju, który przewyższa wszelki rozum. Wszelki bieg w myślach ustań teraz. Bóg pozwól na to teraz. Tatuś. Spójrz na niego teraz jak na tatę. To jest tata twój, tatuś twój. Tatuś twój. Tatuś twój. Zaśpiewaj coś dla niego po cichutku pod nosem. Dla taty. Zapytaj go o coś. Posłuchaj, co ci powie. Czy może być, bez nas?
Czy każda księżniczka ma pana? I czy on jest ze szkła? Dlaczego wciąż jestem nieśmiała? Czasem to brykał, że co powie tata? Co powie tata? Co tata mi powie, co na to odpowie mi dziś? Już wiem, hej! Co powie tata? Co powie tata? Co tata mi powie, co na to odpowie mi dziś? Już wiem! Dlaczego powie tata? Zbliż się do niego. Co powie tata? Co tata mi powie, co na to odpowie? Już wiem, już wiem. Posłuchaj tego głosu, który jest w tobie. To twój tatuś. To twój tatuś. Mówi do ciebie. On mówi do ciebie. On cię o nic nie oskarża. On ci nic nie każe. On nie narzuca na ciebie żadnego ciężaru. On kocha cię dlatego, że przyszedłeś do Jezusa. Przez Jezusa on cię kocha. Przez Jezusa. On widzi w tobie Jezusa. Powiedz, tato, już nie będę się starał więcej. Już nie będę się napinał. Będę ci wierzył. Będę cię pytał. Ty zawsze będziesz mi odpowiadał. Bo jesteś moim tatą. Moim tatą. To twój tatuś. Dotykaj go teraz. Poznałem. Święty Duchu, Ty, który objawiasz Ojca, Ty, który przypominasz wszystko, co powiedział Jezus, Ty, który wprowadzasz ludzi w ojcostwo. Służyłeś i służysz. Moc mojego ducha przenika przez ciebie, działają przez ciebie moje dary, ale przez cały czas czujesz się zagubiony, ślizgasz się po mojej mocy. Chcę, żebyś wiedział, że nie musisz się starać, aby spaść, że spadniesz z tego pułapu. Z tego pułapu mocy, na którym jesteś, już nie możesz spaść, chyba że sam byś się wycofał. Ale nic nie możesz stamtąd spaść. Zatrzymaj się. Stajesz przed różnymi ścianami, które wydają ci się nie do przejścia. Przejdziesz je wtedy, kiedy się zatrzymasz. Zacznij mówić do mnie. Niczego nie musisz mi udowadniać. Niczego nie musisz mi udowadniać. Hamasira narydychyde legenora. Wypełniaj ludzi. Włączają się nowe silniki. Będziesz przesuwał się wtedy teraz dużo silniej i będziesz mógł więcej przepchnąć. Nowe silniki. Niczego do tego nie będziesz musiał dokładać. Kiedy będziesz stawał przed tymi barierami życiowymi, to po prostu zacznij się zanurzać w Ojcu. Potraktuj Go jak warownię, w którą można uciec, jak wielki zamek, pałac. Po prostu pójdź tam. Zrób zawsze rzecz odwrotną, niż wcześniej robiłeś. Wcześniej analizowałeś, mierzyłeś problem i próbowałeś swoją wiarą przeskoczyć ten problem.
teraz wejdź w Ojca. Im większy nacisk, tym dłużej spędzaj z Nim czas. I bardziej świat będzie cisnął, że już, że teraz, że już! Rób krok do tyłu. Wchodź do swojej komory. I przebywaj z Ojcem. Tak rozpocznij nowy rok. Tak go kontynuuj. To nie Ty. Nie Ty jako człowiek jesteś sprawcą i dokończycielem wiary. Nie musisz swoją wiarą niczego udowodnić Bogu. Bóg widzi Cię w Chrystusie. A więc widzi Cię doskonałym, zupełnym. Niczego nie musisz udowodnić. Nie musisz być jakiś. Nie bój się też, że nie osiągniesz tego, co Bóg ma wobec Ciebie zaplanowanego. Dlatego, że kiedy w Niego się kryjesz, kiedy w Niego wchodzisz, kiedy przebywasz z Nim i rozmawiasz, czasami o rzeczach banalnych, śpiewając Mu, zadając pytania, dlaczego sól jest słona, Twoje życie zewnętrzne ulega automatycznej zmianie. To się nazywa moc zmiany. Żyjesz w epoce łaski. Nie bój się tak żyć. Ja tak żyję.